Witam Was bardzo serdecznie. W ankiecie, która była zrobiona jakiś czas temu, wybraliście lalki jako kolejny temat serii Przeklęte Przedmioty. Jednak zanim zacznę, chciałabym podziękować wszystkim moim wspierającym. Serducho dla Was. W świecie, w którym istnieją zjawiska paranormalne, jest niezliczona ilość nawiedzonych lalek, figurek i innych przedmiotów. Niektóre z nich są złośliwe i złowrogie, inne wydają się nieszkodliwe, a jednak mimo wszystko są przerażające. Annabel po raz pierwszy pojawiła się w 1970 roku, kiedy została podarowana studentce pielęgniarstwa przez matkę. Donna, bo tak miała na imię młoda pielęgniarka, przyniosła lalkę do domu, która zaczęła wykazywać dziwne zachowanie. Donna i jej współlokatorka zauważyły, że lalka zmienia pozycję, kiedy nikt na nią nie patrzył, oraz zwróciły uwagę, że przemieszcza się po ich mieszkaniu. Znajdowały również notatki pisane ręką dziecka, mówiące jednoznacznie – pomóż mi. Duch przekazywał informację, że chce być tylko kochany, lubi dziewczyny i chce z nimi zostać. Donna i Angie wzięły to jako żart i lekkomyślnie pozwoliły jej z nimi zostać. Niestety to doprowadziło do zwiększenia aktywności paranormalnej. Po tym jak lalka w nocy zaatakowała przyjaciela dziewczyn, pozostawiając na jego klatce piersiowej ogromne zadrapania, wezwały medium. Kobieta powiedziała im, że lalkę opętał duch Annabel Higgins, małej dziewczynki, która zmarła w tajemniczych okolicznościach w wieku 7 lat. Została znaleziona martwa na polu, a po latach na miejscu tego zdarzenia wybudowano dom. Dziewczyny wezwały księdza, który zaalarmował Warrenów o możliwym przypadku opętania przez demona. Warrenowie oświadczyli, że Annabel nie jest duchem, ale demoniczną istotą udającą małą dziewczynkę. Demon chciał posiąść ludzkie ciało, nie chciał pozostać przywiązany do lalki. Wyjaśnili, że demon manipulował lalką i stworzył iluzję, że żyje, aby uzyskać uznanie dziewczyn. Warrenowie przenieśli Annabel do specjalnie wykonanej skrzynki i zabezpieczyli modlitwą pańską oraz modlitwą świętego Michała. Annie, lalkę podobną do tych oglądanych w horrorach, kupił fascynat zjawisk paranormalnych Matt, którego zaintrygowała jej zła aura. Lalka została wyposażona w sprzęt monitorujący, aby wykrywać aktywność paranormalną. Lalka została znaleziona w domu, który wcześniej spłonął i gdzie zginęli właściciele. Później została wystawiona na sprzedaż. Opisano ją, że jest nawiedzona i płacze kwaśnymi łzami. Matt po przeczytaniu jej historii wiedział, że chce ją kupić. Po tym jak sprowadził ją do Wielkiej Brytanii, od razu skupił się na monitorowaniu lalki. Doświadczył mnóstwa dziwnych incydentów, w tym również tego, że lalka próbowała się podpalić. Najczęstszym jednak zjawiskiem jest jej płacz. Mówił, że płacz lalki nastąpił po śmierci jej właścicieli, którzy nie pogodzili się z odejściem i nie odpuszczą swojego dawnego życia. Od czasu do czasu jej ubrania stają się bardziej zwęglone, a jej twarz jest znacznie ciemniejsza. Emmy utożsamia siebie z ogniem. Jakiś czas temu 5 członków zespołu Matta miało incydent z ogniem, który przydarzył się w ich domach, a do tego w tym samym dniu. Wielu ludzi po zobaczeniu jej chce od razu o niej zapomnieć, ponieważ wydziela bardzo negatywny klimat. Obecnie lalka trzymana jest w szklanej skrzynce i jest pod 24-godzinnym nadzorem, ponieważ ciągle próbuje coś podpalić. W Rumunii jest lalka, w której została zamknięta dusza dziecka. Leta została zrobiona przez pewnego mężczyznę dla swojego syna. Niestety, chłopiec utonął podczas zabawy z lalką, a jego duch został uwięziony wewnątrz. Mężczyzna ze smutku nie mógł patrzeć na Letę i postanowił ją oddać synowi jednego ze swoich pracowników. Dziecko twierdziło, że lalka z nim rozmawiała, podczas gdy inni, kolejni właściciele zgłaszali, że trzymanie lalki lub przebywanie w jej pobliżu powoduje uczucie ogromnego żalu i sprawia, że płaczą bez powodu. Mówi się o niej przeklęta. Lalka została wystawiona na eBayu w 2003 roku. Sprzedawca twierdził, że obecność w ich domu lalki spowodowała śmierć kota, koniec związku, mieli przewlekłe migreny oraz słyszeli głosy dzieci bawiących się w piwnicy.
Mówi się, że Harold, bo tak ma na imię lalka, był przyczyną różnych zgonów i chorób. W 2006 roku nabył Harolda Antony, który zaczął badać lalkę pod kątem zjawisk paranormalnych. Powiedział, że lalka nie jest nawiedzona lub przeklęta, ani że nie jest opętana. Jest to coś, co wykracza daleko poza wszystkie trzy z nich. To nie jest coś, o czym kiedykolwiek czytał lub słyszał w literaturze paranormalnej. Chciał się pozbyć Harolda w momencie, kiedy jeden z bytów w lalce zabił jednego z jego szczeniąt. Miał przepukliną przeponę, a jego narządy brzucha znajdowały się w klatce piersiowej. Dwóch weterynarzy nie potrafiło wyjaśnić, jak to się stało, ponieważ nie miał żadnych złamanych kości, aby podejrzewać, że został potrącony przez samochód. W tym czasie w domu pojawił się rój much i strach o stratę drugiego szczeniaka. Mimo, że mężczyzna nie czuł się bezpiecznie i był ciągle atakowany, zostawił jednak Harolda w domu. Ustalił, że wewnątrz lalki są trzy dusze, które są przetrzymywane tam jako więźniowie przez jednego demona. To powoduje, że sprawa tak bardzo różni się od typowej historii nawiedzonej lalki. Wielu ludzi pisze o lalce, że doświadczyli dziwnych rzeczy po przeczytaniu historii o niej, obejrzeniu filmiku, który został opublikowany, lub po prostu po spojrzeniu na lalkę. Dwóch mężczyzn trafiło na izbę przyjęć po tym, jak zobaczyli i wyśmiewali lalkę w odcinku Wyspa Lalek Zakabagansa. Inna kobieta napisała, że jej matka zachorowała, a ona zaczęła wymiotować krwią, kiedy oglądały program i śmiały się z niej. Lalka została stworzona między 1900 a 1920 rokiem. Obecnie znajduje się w muzeum w Kanadzie. Została przekazana przez darczyńcę, który chciał pozostać anonimowy. Darczyńca miał mrożące krew w żyłach doświadczenie z lalką i chciał się jej pozbyć, ale nie niszcząc jej. Pewnej nocy obudziły właściciela Mandy niezwykle głośne okrzyki. Były to okrzyki niemowlęcia, które odbijały się echem i dochodziły z piwnicy, w której pozostawiono lalkę. Problem był taki, że w domu nie było dziecka. Po wielu godzinach słuchania wrzasków, darczyńca w końcu zebrał się na odwagę, by zakraść się do piwnicy i zbadać źródło krzyków. Po zejściu do piwnicy zauważył otwarte okno, a lalki nie było. Ale następnego ranka wróciła. Pojawienie się Mandy w muzeum rozpoczęło falę niepokoju i dyskomfortu wśród personelu. Niemal natychmiast, kiedy lalka przekroczyła próg muzeum, pracownicy zaczęli zgłaszać, że obiady im ginęły, które znajdowali po kilku godzinach w przypadkowych szufladach. Książki i inne rzeczy również zaczęły rutynowo ginąć. W końcu Mandy musiała zostać przeniesiona w bardziej ustronne miejsce, przede wszystkim z daleka od innych lalek, ponieważ personel mówi, że z jakiegoś powodu przewraca inne lalki w środku nocy. Ludzie, którzy oglądają lalkę, mają problem z uzyskaniem zdjęć Mandy, ponieważ baterie się wyczerpują lub lampa błyskowa w niewytłumaczalny sposób wyłącza się podczas robienia zdjęcia. Prawdopodobnie lalkę nawiedza mała dziewczynka, która pragnie uwagi otaczających ją ludzi. Nie jest agresywna, tylko zwyczajnie psotna. Dwudziestego 5 marca 1930 roku butik ślubny zaprezentował nowy manekin ubrany w suknię ślubną z kolekcji Wiosna-Lato. Przyciągnęło to powszechną uwagę w małym miasteczku w Meksyku, gdy tylko po raz pierwszy się pojawiła. Wygląd manekina nie powinien być niczym dziwnym, jednak miejscowych natychmiast uderzył niesamowity wygląd manekina i jego podobieństwo do zmarłej córki właścicielki sklepu. Wywołało to plotki wśród miejscowych i doszli do wniosku, że pokazany manekin był zbalsamowanym trupem córki. Dziewczyna zmarła tragicznie w dniu ślubu po tym, jak została ugryziona przez pająka czarnej wdowy i niedługo potem zmarła. Poza tym nie minął długi czas po jej śmierci, gdy manekin trafił na wystawę sklepową. Wtedy miejscowi upewnili się, że to nie był manekin i zaczęli wyrażać swoją dezaprobatę. Oczywiście właścicielka sklepu zaprzeczyła twierdzeniem, że zabalsamowała córkę. Jednak nikt jej nie uwierzył, ponieważ zawsze odmawiała pokazania dowodu, że to tylko manekin. Ma szczególne cechy. Wielu zauważyło, że dłonie wyglądają zaskakująco prawdziwie, ręce mają zmarszczki, żyły i zużyte paznokcie, co daje wiarygodność historii. Ponadto ma dziwny kolor skóry, różowe policzki, szkliste oczy i naturalnie układające się włosy sprawiły, że pracownicy sklepu i przechodnie zaczęli czuć się nieswojo.
ten intrygujący obraz rodził legendę, że właścicielka zmumifikowała ciało córki i umieściła w witrynie sklepowej, aby jej córka była panną młodą, o jakiej marzyła. Wielu klientów zgłosiło, że oczy tego spektakularnego manekina podążają za nimi, gdy chodzą po sklepie. Inni twierdzą, że kiedy się odwracają, manekin zmienia pozycję. Jedna z pracownic sklepu, która odpowiedzialna była za zmianę stroju manekina 2 razy w tygodniu, powiedziała: za każdym razem, gdy zbliżam się do niej, moje ręce toną w pocie. Jej dłonie są tak bardzo realistyczne, a na nogach nawet ma żelaki. Wierzę, że jest prawdziwą osobą. W 1968 roku na strychu starego wiktoriańskiego domu w Nowym Jorku odkryto lalkę. Znaleziona na dnie postrzępionego pudła pełnego wypchanych gazet była jedynym przedmiotem znajdującym się w tym pudle. Na lalce znajdowała się pożółkła kartka papieru zawierająca modlitwę pańską. Gazety, w które była wsadzona lalka, miały daty sięgające lat 30. ubiegłego wieku, jednak rzeczywistego wieku lalki nie dało się ustalić. Lalka została dołożona do kolekcji innych zabytkowych lalek i otrzymała imię Charlie. Początkowo rodzina właściciela domu, składająca się z niego samego, żony i 5 córek, nie zwracała uwagi na zabawkę, ponieważ całkiem ładnie wtopiła się w ich wcześniej istniejącą kolekcję lalek. Dopiero gdy Charlie wydawał się poruszać z miejsca na miejsce na ławeczce pełnej lalek, każdy ją zauważył. Rodzice początkowo obwiniali swoje córki, ale one utrzymywały, że nie przestawiały lalki. Wtedy najmłodsza córka, która miała 4 lata, wydała zaskakujące oświadczenie. Powiedziała, że Charlie rozmawiał z nią, kiedy wstała, by skorzystać z łazienki w środku nocy. Rodzice podejrzewali, że to tylko wyobraźnia dziecka. Podczas gdy rodzice nigdy nie byli świadkami, jak lalka coś robi, dziewczynki za to szybko zafiksowały się Charlie'm i były nim przerażone. Cała piątka nie chciała wstawać w nocy, aby skorzystać z łazienki. Nie podchodziły nawet do ławki, na której siedziała lalka. Ostatnia kropla przelała się wtedy, gdy najmłodsze dziecko było pokryte zadrapaniami i mówiło, że nie pochodzą one od ich kota, a od Charlie'ego. Rodzice, chcąc zakończyć te dziwne zjawiska, zabrali lalkę z powrotem na strych i zamknęli ją w pudle, w którym została znaleziona. Wkrótce wszystko wróciło do normy, a lalka została zapomniana. Po latach, gdy dziewczynki dorosły, a dom zmienił właściciela, wszystkie rzeczy łącznie z lalką zostały sprzedane na wyprzedaży garażowej. Od tego czasu Charlie zmieniał kilkukrotnie domy. Mówi się, że wciąż się porusza, ale jego upiorna moc wydaje się być głównie skierowana na dzieci. Obecnie Charlie mieszka w sklepie, gdzie może być oglądany przez turystów. Podczas podróży do Niemiec w 1904 roku Joseph Otto zakupił lalkę dla swojego wnuczka Roberta. Ubrana w marynarski ubiór, od razu stała się ulubioną zabawką chłopca. Wkrótce zaczęły w domu dziać się dziwne rzeczy. Historie mówią, że służący rodziny słyszy w sypialni chłopca, jak rozmawia ze sobą 2 różnymi głosami. Wiele razy budziły domowników krzyki chłopca, który leżał przestraszony w swoim łóżku, a wokół były poprzewracane meble i porozrzucane zabawki. Wszyscy myśleli, że to chłopiec dokonał tych zniszczeń. Sąsiedzi twierdzili, że widzieli lalkę, która porusza się od okna do okna, gdy nikogo nie było w domu. W domu w niewytłumaczalny sposób znikały różne rzeczy, wazony się rozbijały, a w pokojach zawsze był bałagan, mimo że były sprzątane przez pokojówki. Służący twierdzili, że słyszeli drobne kroki i śmiech w domu, kiedy powinien być pusty. Kiedy Jean zaczął studiować sztukę, Robert został przeniesiony na wiele lat na strych. Po śmierci rodziców przeniósł się z żoną do domu rodzinnego. Wyciągnął Roberta ze strychu i przeniósł go do swojej starej wieżyczki na 2. piętrze, którą zamienił w swoją pracownię. Jean zmarł w 1974 roku, a obecnie lalka mieszka w muzeum. Jest bezpiecznie zamknięta w szklanej skrzyni wyposażonej w alarmy. Ci, którzy przychodzą do niego, ostrzega się, aby zachowali ostrożność. Mówi się, że na tych, którzy zrobią zdjęcie Robertowi bez uprzedniego zapytania o jego zgodę, spadnie przekleństwo. Robert jest przywiązany linkami, bo cały czas się rusza. Wyspa Lalek w Meksyku zwana jest krainą uwięzionych dusz.
Pierwotny dozorca ziemi Don Juan znalazł ciało utopionej dziewczynki unoszącą się na wodzie w pobliżu wyspy, przy której pływała lalka. Zawiesił lalkę na drzewie z wyrazami szacunku, ale po tym jak prześladował go jej duch, zaczął wieszać coraz więcej lalek na wyspie, próbując uspokoić jej ducha. Jednak każda z lalek, którą wieszał na wyspie, pływała w kanale lub znajdował ją w śmieciach. Podejrzewał, że duch dziewczynki ich nie lubi, ale mimo to zbierał je znowu, aby powiesić je na miejsce. Po 50 latach obsesyjnego zbierania zabawek, Don Juan zmarł z powodu utonięcia w 2001 roku, prawdopodobnie w tym samym miejscu, w którym znalazł dziewczynkę. Wielu turystów, zbliżając się do wyspy, już odczuwa niepokój. Czują się obserwowani, niepewni, a niektórzy nawet zaczynają czuć przerażenie. I na koniec lalka hiszpanka, która jest w naszym kraju. Szałki, kiedy tylko dostał możliwość, od razu zaczął badać ją pod kątem paranormalnym. W dzisiejszym odcinku na specjalne zaproszenie dostałem do sprawdzenia kolejny sektor. Jest on szczególny, ponieważ właśnie w tym pomieszczeniu podczas remontu odnaleziono lalkę. Wiadomo, że została ona wyprodukowana w Hiszpanii, lecz jaka była jej droga do tego miejsca i kto był w jej posiadaniu, nie wiadomo. W samym pokoju nie odnotowano podobno aktywności paranormalnej, lecz jak twierdzili goście i ludzie, którzy zarządzają tym miejscem, z samym pokojem i obecnością tej lalki jest coś nie tak. Odnosi się wrażenie obserwowania i niektórych gości nękały koszmary. Jeden z gości opowiadał również, że widział jak lalka porusza głową, kierując wzrok w jego stronę. Najbardziej mrożąca aktywność pojawiła się na dyktafonie, gdzie słyszymy imię Lisa. Ale jeżeli puścimy nagranie od tyłu, usłyszymy po angielsku "Widzę cię". Link do tego odcinka zostawiam pod filmem. I to by było na tyle w temacie nawiedzonych lalek. Na pewno pojawi się dodatkowy odcinek na temat lalek i obrazów dla wspierających. A teraz mam pytanie do Was. Jakie przedmioty chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku z tej serii? Napiszcie w komentarzu. A tymczasem ściskam Was mocno i do następnego.